Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dziś przychodzę z filmem Czyszczenie mojej kolekcji perfum. Od jakiegoś czasu skrupulatnie segreguję moje perfumy i wyciągam spośród wszystkich moich zapachów te, na które niestety mam najmniej ochotę, ażeby je używać. I po prostu po długim czasie odkładania perfum do kartoników nazbierało mi się troszeczkę tego i muszę je sprzedać. Chciałabym je sprzedać, ale zanim to zrobię, chcę Wam pokazać, które perfumy niestety muszą odlecieć z mojej kolekcji. Nie są to oczywiście brzydkie zapachy. To, że je kupiłam, to już świadczyło o tym, że miałam na nie ochotę i że są to ładne perfumy. Natomiast spośród takiej ilości perfum, którą ja posiadam, niestety nie mam na nie ochoty i postanowiłam, że będę zbierała perfumy tylko te takie perełki, najlepsze, te, na które mam zawsze chęć, ażeby je użyć. Słuchajcie, mam tutaj przygotowane dwa takie kartoniki, do których właśnie od jakiegoś czasu wkładałam perfumy, te, które chciałabym sprzedać. I dzisiaj zaprezentuję Wam te zapachy. A więc zaczynajmy. Parfum Prada Milano. I jest to zapach, który ja kupiłam gdzieś po prostu z internetowego polecenia. Ja raczej Pradowa nie jestem. Powiem Wam szczerze, że mam kilka zapachów, czy też Prada Candy, czy też właśnie ten. I niestety nie mówię, że są to złe zapachy, bo są to oczywiście piękne zapachy, z tym, że ja naprawdę nie mam na nie ochotę i stoją po prostu, aby stać w tej mojej szafie, dlatego postanowiłam akurat te sprzedać. Tutaj mamy taką wersję tuberozy, która jest słodka, pudrowa. Z tym, że w moim odczuciu ona idzie troszeczkę za bardzo w taką retro stronę. Jeszcze nie jestem gotowa na takie zapachy. Raczej wolę nowoczesne nuty. Kolejny zapach to Roberto Cavalli Nero Assoluto. I jest to zapach drzewny z dodatkiem wanilii, orchidei, bardzo taki głęboki, wieczorowy, drzewno-waniliowy zapach. Piękne perfumy, z tym, że ja nie ukrywam, że nie sięgnęłam po nie ani razu. Może raz, kiedy je po prostu kupiłam, a później już nigdy na nie nawet nie zerknęłam. Ja Paco Rabanne. I tutaj mamy flanker, który nazywa się Blossom. Jest to zapach waniliowy, taki waniliowy sorbet z gruszki, z czarnej porzeczki, z delikatną dozą wanilii, bardzo świeży, delikatnie słony. Jeżeli lubicie właśnie takie świeżo sorbetowe zapachy z delikatnym muśnięciem waniliowo-słonej nuty, myślę, że tutaj Wam się bardzo spodoba. Ja kilka razy użyłam ten zapach, tutaj widać niewielkie zużycie, jest to też mały flakonik 30 ml, z tym, że no tak jak mówię, tutaj zawsze nad tymi zapachami przeważały inne zapachy, na które po prostu miałam większą ochotę. Oscar de la Renta, Oscar, po prostu Oscar te perfumy nazywają się. Kupiłam je kiedyś chyba na Vinted w okazyjnej cenie, no ale to jest nie mój świat, nie moje kredki, zbyt na razie vintage'owo. Bardzo, tak powiem szczerze, że to jest old schoolowy zapach. Ja już tak nie chciałabym pachnieć, przynajmniej nie teraz. Może jakbym była troszeczkę starsza, to wtedy bym po nie bardziej sięgała. Natomiast na ten moment, no niestety, no nie. Valentino Valentina Pink. Bodajże ten zapach, tak się nazywa. No flakonik jest przecudowny. Nie ukrywam, że jeszcze troszeczkę biję się z podjęciem decyzji, czy ten zapach sprzedam, ale raczej
raczej sprzedam, ponieważ, no, tak jak mówię, nie często używam. Tutaj mamy piękno owocowy, owocowo-kwiatowy zapach, bardzo uśmiechnięty, optymistyczny, no niesamowite jest, niesamowite są te perfumy. Właśnie chyba teraz nawet jak je zaaplikowałam, to kurde, nie wiem, czy je sprzedam. Tutaj mamy taki właśnie truskawkowo-malinowy zapach, bardzo, bardzo uśmiechnięty, wakacyjny. To Nina Ricci Rose Ecstasy. Świetny jest ten flakon. Ja w ogóle bardzo lubię tego rodzaju flakony. Wyglądają bardzo ładnie i zapach również jest bardzo, bardzo optymistyczny. Taki różowy. Tutaj mamy bardzo ładną kompozycję piżmowo-owocową. Z tego co pamiętam, w składzie mamy czerwone jagody, wanilię, piżmo. Fajny taki dzienny zapach, dla bardzo dziewczęcy, bardzo kobiecy, do zwiewnych sukienek letnich. Ja natomiast, tak jak mówię, tego zapachu no naprawdę nigdy nie użyłam. Chciałabym je wszystkie trzymać, ale mi, nawet powiem szczerze, brakuje już miejsca, więc no bez sensu, totalnie bez sensu. Yves Saint Laurent Mon Paris. Ja odkupiłam ten zapach od kogoś z Vinted, ale niestety one są dziwne, te perfumy, akurat w moim odczuciu. Ja wiem, że wielu osobom one się podobają, ale ja sama osobiście jednak odczuwam je jako... Kiedyś oglądałam odcinek Moniki Aroma Perfumy i ona recenzowała całą serię tych perfum i stwierdziła, że te perfumy pachną jak zepsute. I faktycznie coś w tym jest, one pachną jakby były po prostu zepsute, zjęczałe. Odczułam właśnie w tej kompozycji taką nutę, która bardzo mi przeszkadza i nie ukrywam, że nigdy po nie nie sięgnęłam wcześniej. Okej, okay. Z tego jeszcze kartonika został jeden zapach i jest to Coach. Coach Rose. Kurczę, nie pamiętam nazwy dokładnie. Również przyjemny zapach, wiosenno-letni, owocowo-kwiatowy, bardzo taki optymistyczny, uśmiechnięty, ładny flakonik, z tym, że tutaj troszeczkę je kiedyś używałam kilka razy, ale od jakiegoś czasu zupełnie na nie nie zwracałam uwagi, dlatego również postanowiłam ich się pozbyć. I tutaj gdzieś za mną, a nie tutaj mam z przodu, przepraszam, stoi kolejny karton, w którym mam jeszcze kilka zapachów i już Wam je pokazuję. Ja wiem ogólnie, że bardzo dużo z tych zapachów, które będę Wam dzisiaj pokazywała, one są wycofane i troszeczkę też szkoda ich jest się pozbywać, ale ja nie ukrywam, że raczej nie zależy mi na tym, żeby robić jakieś biznesy na perfumach, czy żeby po prostu na nich zarabiać. Perfumy są dla mnie pasją, ja lubię je używać, lubię cieszyć się ich aromatami, a jeżeli po prostu coś mi w nich nie przeszkadza, to zupełnie no nie chcę tego mieć za dużo. I tak mam tak dużo, mam tyle dla Was do pokazania, bo dawno nie nagrywałam i mam tyle świetnych nowych zapachów, ale postaram się teraz je pomału Wam je wszystkie pokazywać. Kolejny zapach jest to Gucci Flora i jest to poprzednia wersja tych perfum. One teraz mają zupełnie inne flakony. Nie ukrywam, że te chyba bardziej mi się podobały. I ja też nie jestem za bardzo w rodzinie Gucci. Te akurat perfumy pachną dla mnie zbyt płasko, zbyt tak tanio nawet. Ja wiem, że wiele osób lubi ten zapach i ja z całym szacunkiem cieszę się, że Wam, że Wy je możecie je nosić, ale ja natomiast niestety walczyłam zawsze z tym zapachem, gdyż chciałam je polubić, a one no pachną tak zbyt pospolicie akurat w moim przypadku.
Kolejny zapach to jest Staś od... Kto to jest właścicielem? Kto jest... Kurczę, nie wiem nawet, słuchajcie. Kiedyś kupiłam, bo było bardzo dużo, dużo mówiono o tym zapachu w internecie, więc postanowiłam też je mieć, ale no powiem wam szczerze, że wolę sięgnąć, jeżeli mam w kolekcji Tom Ford czy jakieś tego rodzaju właśnie zapachy takie drzewne, przyprawowe, to wolę właśnie po tamte sięgać aniżeli po te i no niestety pozbywam się ich. Kolejny zapach jest to Narcizo. Ja chyba nawet wam nigdy tych perfum nie pokazywałam w mojej kolekcji. Zapach, przypuszczam, że też już jest wycofany. Ja gdzieś kiedyś po prostu od kogoś je kupiłam. To jest Narcizo, Rodriguez Narcizo. Ładny zapach, piżmowy, taki wieczorowy, dość taki kobiecy, pociągający. Z tym, że ja sama osobiście, tak jak tutaj w każdej innej, w innym rodzaju zapachów, no niestety nie bardzo. Jeżeli jestem, już tutaj jesteśmy przy Narcizo, Narcizo pudrę również nie używam zbyt często. Chcę się ich już pozbyć. Bardzo, bardzo ładny pudrowy zapach. Ok, kolejny zapach. Jest to Zadig & Voltare. I one się nazywają Zadig & Voltare bodajże. A, This Is Her, przepraszam. This Is Her. Używałam je kilka razy, ale tutaj przeszkadza mi w nich nuta chyba tego kaszmiru. Tam jest jakieś drzewo kaszmirowe bodajże. Jest tutaj zbyt tak sweterkowo, misiowo, aż za bardzo. No, nie używałam zbyt często. Tutaj mam również kilka zapachów od Roberto Cavalli. Tam mieliśmy ten Nero Assoluto i tutaj kolejna wersja Roberto Cavalli, których już chcę się niestety pozbyć. Kilka razy nałożyłam na siebie te perfumy. Bardzo przyjemny zapach, z tym, że bardzo kobiecy, w ogóle bardzo elegancki. Ale ja już ich nie używam. Również z Roberto Cavalli Paradiso. Fajny taki tropikalny zapach. One niesamowicie przypominają wakacje. Taki... Ja zawsze mówię, ja kojarzę ten zapach z szamponem do włosów jakiejś dobrej jakości, czy też odżywką. Może kiedyś używałam po prostu produkt do włosów o podobnym zapachu i dlatego tak mi się kojarzą. Natomiast tutaj już no ja nie używam tych perfum. Kiedyś już wam pokazywałam moje nieudane zakupy. To są molekuły 04, zapach, którego ja w ogóle nie czuję. No niestety te molekuły 01 uwielbiam i je bardzo często noszę. Natomiast te 04, no zupełnie zapach, ja to tak kiedyś ujęłam, że po prostu powietrze ładniej pachnie niż ten zapach. Dlatego bez sensu, ja już tak długo je trzymam. Słuchajcie, ja powinnam dawno już tego wszystkiego się pozbyć, z tym, że ja nie mam czasu po prostu tym się zająć, jak wiecie. Kolejne perfumy, które również są bardzo, bardzo ładne, to jest niesamowicie piękny zapach i jestem pewna, że jeżeli miałabym, nie wiem, 5 flakonów w swojej kolekcji, to bym bardzo często po nie sięgała. Jest to Elisab Le Parfum White. Bardzo taki, to te perfumy akurat sugerowane są dla panien młodych, dla kobiet, które będą nakładały na siebie białą suknię. I nie ukrywam, że bardzo mi się podobają tutaj jaśmin. No, w ogóle ogólnie
Elisab to przepiękne zapachy, Le Parfum nigdy się nie będę pozbywała, ponieważ jest bardzo wdzięcznym zapachem, niesamowicie kobiecym i ja uwielbiam po nie wracać. Również kiedyś pamiętam, bo miałam wersję Le Couture, taką różową, też jej nie używałam niestety i już jej się pozbyłam. Acqua di Parma, następny Rose Nobile. Bardzo ładny, różany zapach, z tym, że no, mam lepsze, mam po prostu lepsze i tutaj odrzucam już ten zapach. Versace de Lanbleu. Kupiłam te perfumy i użyłam je może raz. Bardzo taki wakacyjny zapach, dodający energii, słodko, świeżo, dynamicznie. Bardzo, bardzo polecam osobom, które lubią perfumy takie właśnie dodające energii. I jak tutaj już widzę, mam ostatni zapach i jest to Cinema Yves Saint Laurent. Ja te perfumy, słuchaj, ja kocham ogólnie wanilię w perfumach. Tutaj mamy wanilię w połączeniu z zieloną herbatą. I ja kiedyś te perfumy, słuchajcie, bardzo lubiłam. Z tych pierwszych wydań one były bardziej waniliowe. Tą wanilię faktycznie było niesamowicie czuć. Natomiast te najnowsze wydania, niestety to nie moja już broszka i ja niestety no nie sięgam po ten zapach. Kiedy się nałożyłam, to dziwnie, nawet powiem szczerze, że głowa mnie bolała i no i postanowiłam ich się pozbyć. Okej, kochani, to wszystkie zapachy, które niestety będą powoli znikały z mojej kolekcji. Czy wy również, czy wy trzymacie zapachy? Dajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy sprzedajecie, czy wymieniacie się, czy gdzieś tam korzystacie właśnie z tych portali typu Vinted i je sprzedajecie. Ja postanowiłam to zrobić. Nie wiem, czy nie będę żałowała, czy będę, czy nie będę. Natomiast na ten moment po prostu brakuje mi zupełnie miejsca. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!